Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Mariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu z Zakołka. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo na drogach niezmiernie istotna rzecz, jeżeli nie najważniejsza. Stąd też zmiany w przepisach, które zmieniają się co jakiś czas, z którymi musimy być na bieżąco. Proszę Państwa, 4 czerwca 2018 roku. Dość istotna data dla nowych kierowców, dla kierowców, którzy już mieli prawo jazdy, ale z jakichś powodów utracili je i nabywają uprawnienia również po tej dacie. O tych zmianach wszystkich, które prawdopodobnie nastąpią 4 czerwca tego roku, porozmawiam z dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie dyrektorze, 4 czerwca 2018 roku. Dla młodych kierowców jest to data dużych zmian. Czy ta data, jest to, dodajmy, że to kolejna data planowanych zmian dla młodych kierowców. Dlaczego takie ważne właśnie te zmiany będą? No jest to kolejna rzeczywiście data wynikająca z zapowiadanych zmian w ustawie o kierujących. Przy czym można tutaj jeszcze uściślić, że ona nie tylko dotyczy młodych kierowców, dotyczy też wszystkich kierowców, dlatego że zmieniają się zasady, jeśli chodzi o postępowanie z punktami karnymi, czyli tych wszystkich, którzy dotyczy to, którzy mają jakiś problem ze zdobywaniem punktów karnych. Tu się też te zasady zmienią. I w zasadzie to są takie dwa zakresy. Okres próbny i zasady postępowania wobec kierowców, którzy zdobywają punkty karne. I to są najistotniejsze te zmiany. One rzeczywiście powinny wejść z dniem 4 czerwca tego roku, czyli dotyczyłyby wszystkich tych, którzy uzyskają prawo jazdy po tym terminie. A więc nie oznacza to, że ci wszyscy, którzy zdadzą egzamin do tego dnia, tylko ci, którzy już odbiorą prawo jazdy. A więc tutaj tak, na to też wyczulam, bo to jest taki niuans, który przy tych zmianach zawsze jest dość istotny i niekiedy osoby mają później problem, bo okazuje się, że zdałem 3 na przykład egzamin na prawo jazdy, no ale niestety tego prawa jazdy już nie dostanę. I załapię się, czy będę musiał postępować zgodnie już z nowo brzmiącymi zapisami w ustawie. Także to też jest istotne. Czyli przepisy obowiązują osoby, które fizycznie w starostwie u siebie w Wydziale Komunikacji odbiorą dokument uprawniający do kierowania. Tak, tak. Czyli trzeba do 4 odebrać prawo jazdy, inaczej mówiąc. No i teraz, czego te zmiany by dotyczyły, co jest tutaj najistotniejsze? Otóż, proszę Państwa, przede wszystkim no, trzeba zaznaczyć, że mamy w dalszym ciągu zapowiedź o tym, że ustawa o kierujących będzie zmieniana. Kiedy ona będzie zmieniona, tego na razie jeszcze nie wiemy, więc niewykluczone, że część z tych zapowiadanych zmian może też być nieaktualna. Przy czym wydaje się, że na pewno jest aktualne to, że zostanie wprowadzona centralna ewidencja kierowców. Funkcjonuje już centralna ewidencja pojazdów. Z tego, co mam informacje, bardzo dobrze postępują prace. Zresztą nie jest to tajemnicą, są powszechnie publikowane informacje ze strony Ministerstwa Cyfryzacji o szybkim postępie prac nad nową tą ewidencją kierowców. I tutaj te zmiany wejdą. One będą zatem na pewno zmieniały sposób przepływu informacji pomiędzy WORD-em, starostwem, centralną ewidencją kierowców. To na pewno wejdzie. Jaki zakres zmian dotyczących młodych kierowców i kierowców wszystkich, którzy zdobywają punkty, wejdzie, tego jeszcze na 100% nie wiemy. Stan prawny dzisiejszy mówi o tym, że to, co jest najistotniejsze młodym kierowcom, to 2-letni okres próbny, w czasie którego trzeba
będzie odbyć między 4 a 8 miesiącem od uzyskania prawa jazdy. Przeszkolenie w WORD-zie godzinne, dwugodzinne teoretyczne i godzinne praktyczne w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Do 8 miesiąca jeździć trzeba będzie pojazdem oznakowanym zielonym listkiem klonowym, zarówno z przodu, jak i z tyłu na szybie. No i przestrzegać ograniczeń prędkości, a więc 50 km w obszarze zabudowanym, 80 na obszarze niezabudowanym, a także do 100 km na autostradach i trasach szybkiego ruchu. Także te ograniczenia będą obowiązywały. Poza tym ten okres dwuletni będzie charakteryzował się tym, że trzeba jakby bardziej być wyczulonym na wszelkiego rodzaju wykroczenia, czy też wypadki drogowe, których bylibyśmy sprawcami, dlatego że po popełnieniu dwóch wykroczeń ten okres próbny będzie przedłużany o kolejne 2 lata. Także nie skończy się tylko na tych 2 latach i też będzie w dalszym ciągu kierowca pod szczególnym nadzorem. No a ponadto trzeba będzie przejść dodatkowe badania psychotechniczne, co też jest pewnym na pewno kosztem. I jeśli chodzi o okres ten próbny, w zasadzie to tyle zmian. Natomiast drugi pakiet tych zmian istotnych dotyczy zasad postępowania wobec tych, którzy zdobywają punkty karne. I tutaj, proszę Państwa, najistotniejsze jest to, że 24 punkty karne, ten limit jakby będzie utrzymany, ale po uzyskaniu czy po zdobyciu tych 24 punktów karnych, starosta kieruje nas na dodatkowe szkolenie, na tak zwany kurs reedukacyjny do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Trzeba będzie ten kurs odbyć, punkty zostaną jakby anulowane, ale w ciągu 5 lat nie można zdobyć kolejnych 24 punktów. Jeśli zdobędziemy kolejne 24 punkty w ciągu tych 5 lat, to grozi nam utrata prawa jazdy i ponowny egzamin wraz z całą tą procedurą, która dotyczy młodego kierowcy, czyli taki kierowca, który zdobędzie powtórnie prawo jazdy, czy też odzyska to prawo jazdy po zebraniu kolejnej tej puli punktów, będzie musiał przejść całą tą procedurę nowego, tego, który dopiero zaczyna i zdobywa prawo jazdy po raz pierwszy. Jeszcze nie wspomnieliśmy, że w ustawie też wspomniano, że przez pierwsze 8 miesięcy po uzyskaniu uprawnień do kierowania też będzie zakaz podejmowania pracy jako kierowca zawodowy. Tak, nie można będzie podjąć pracy jako kierowca zawodowy i nie można nawet będzie prowadzić własnej działalności, która polegałaby na tym, że niezbędna jest jazda za kierownicą. Także te ograniczenia tutaj też rzeczywiście obowiązywałyby. Bardzo duże te ograniczenia, szczególnie dla kierowców, którzy z jakichś powodów utracili uprawnienia i ponownie odzyskują je po 4 czerwca 2018. No wszystkie te ograniczenia będą po prostu, będzie taki kierowca, no mówię, z różnych powodów tracimy, prawda, uprawnienia, czy z powodu punktów, czy z innych wykroczeń. No jest to jednak jakiś bat, prawda, na piratów, bo wszystko to tak jakby zaczynało jakby od zera. Oczywiście, celem tutaj na pewno autorów tych zmian było absolutnie działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. Z tym bezpieczeństwem w dalszym ciągu nie jest najlepiej, choć w ostatnim roku ilość wypadków zmalała ilość ofiar śmiertelnych. To sukces, to jest bardzo dobrze, że idziemy w tym kierunku. Może tak już pójdziemy, może będziemy zmniejszali, że rzeczywiście te straty, które dotykają wielu osób na drogach, ale musimy być czujni, musimy uważać i trzeba naprawdę zachowywać się na tych drogach w sposób bezpieczny, tak żeby nie narażać innych, a też siebie na dodatkowe koszty, na dodatkowe ryzyko. I na koniec dodajmy, że wciąż jeszcze to na 100% te wszystkie zmiany
Nie wiemy, do końca nie wiemy. Tak, zwłaszcza, że jeśli chodzi o te dodatkowe kursy, o których wspominaliśmy na wstępie, a więc jazda, zwłaszcza w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, z racji tego, że tych ośrodków jeszcze nie ma we wszystkich regionach Polski odpowiedniej ilości, to budziło największe obawy, czy wprowadzać, i być może ten wymóg nie zostanie wprowadzony. Natomiast na pewno jakieś zaostrzone wymogi wobec młodych kierowców, wobec tych wszystkich, którzy zdobywają punkty, wydaje się, że zostaną wprowadzone. Ja dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. A pań dla Państwa proszę zobaczyć kilka filmików. Może właśnie jakość szkolenia dołożyła się do tego, że można było uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Zapraszam do obejrzenia. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zachęcam do bezpiecznej jazdy, aby nie utracić ewentualnie uprawnień. Do zobaczenia za tydzień.